Justynko, dzisiaj kolejne wydarzenie dla Fundacji Spełnionych Marzeń. Dzisiaj pełnisz rolę organizatora. Powiedz, jakich atrakcji możemy się spodziewać? No, atrakcje będą niesamowite. Przede wszystkim to, że jest z nami Wiola Piekut i zaprojektowała dla tego pokazu specjalne ubrania, gwiazdy i znane osobistości będą wychodziły w towarzystwie naszych dzielnych królew, bo dzisiaj będą same dziewczynki. One po prostu będą ubrane pod kolor, stylistycznie, nowa fajna kolekcja Violi, to jest raz, dwa, no będą piękne występy artystyczne, zespół trans, mistrzowie świata, dziecięcy występ, będzie zespół Leon Voci, który jest już w większości znany, no i będzie wspaniały akompaniament Marcina Urbana i Malwinki, ale to za chwilę. A czy będzie jakaś licytacja, czy może ubrania Violi Piekut będą wystawione do licytacji, będzie można coś kupić? Tak, oczywiście będą licytacje, tutaj wiszą suknie Violi, które będą licytowane, one będą oczywiście szyte na wymiar, natomiast według modelu, który jest zaprezentowany tutaj, są zdjęcia Grażynki Torbickiej, która bierze z nami dzisiaj udział w tym pokazie, Szymona Majewskiego, będą diamenty i dwa piękne obrazy mandala oraz piękny koń, no super artystów. A które gwiazdy dzisiaj zobaczymy z dzieciaczkami? Ania Dereszowska, Gabi Drzewiecka, Grażyna Torbicka, Marzena Rogalska. O Boże, nie pamiętam już, tak gubię same się już, gwiazdy. Tak, same gwiazdy, oczywiście. Powiedz, ciężko jest je namówić do tych pokazów, czy bardzo chętnie się zgadzają? Bardzo chętnie się zgadzają i absolutnie nie ma z tym żadnego problemu, zawsze z otwartym sercem, z radością do tego podchodzą. Ile lat już pomagasz i wspomagasz fundację? Jezu, to jest któryś rok z rzędu, dlatego że ja tak naprawdę we współpracy z Tomkiem i fundacją wystartowałam od onko-olimpiady, to było kilka lat temu, później była onkoliga w międzyczasie, ale pokaz mody to chyba już jest mój czwarty, o ile się nie mylę. Więc tak samo się emocjonujesz? Zawsze tak samo podchodzisz ze swoimi emocjami do tych pokazów? Za każdym razem coraz bardziej. Generalnie za każdym razem coraz bardziej, natomiast no, dzisiaj jest wyjątkowe. Te nasze pokazy zawsze były na sportowo, na luzie i tak bardziej, natomiast dzisiaj no, w karnawałowym duchu to wszystko robimy, więc będzie zupełnie inaczej i bardzo wyjątkowo. No właśnie, a powiedz mi, czy projektantów trudno jest namówić? No nie, a szczególnie jak się ich dobrze zna i się ich kocha. No, no dobrze, trzymamy kciuki za dzisiejszy pokaz. Myślę, że będzie jak zawsze wielkie show i życzymy Ci wszystkiego najlepszego w nowym roku. Bardzo dziękuję dla Was tak samo. I dużo siły i oczywiście dla Twojej firmy. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję.